13 było za. Kolejne oświadczenia i komunikaty. Tutaj mamy sprawę, którą zgłosił pan Daros z budżetu partycypacyjnego. Bardzo proszę kolegę na przedstawienie. Przepraszam, że ci przerwę. Państwo są w tej sprawie. Tak. Zapraszam na salę, nie mamy wiele miejsca, ale możecie spokojnie stąpić przenieść tutaj. Chyba więcej osób. Którymi są oświadczenia. Ja chciałem złożyć takie oświadczenie jeszcze odnośnie. Przed państwem jeszcze? Nie, tak? No może być później. No. Aha, dobrze, no to proszę dalej. Kolejność? No. Ja też. Dobrze. No, ja proszę bardzo. Dobrze. Przed państwem jest projekt budżetu partycypacyjnego. Jest umowa dla Krakowie. Tutaj kolegami chcemy wprowadzić taki też nazwy dzielnicy. Do tej pory nie był kolegami koleżankami. Właśnie tylko koleżankami kolegami chcemy wprowadzić taki nazwy dzielnicy. Do tej pory żadna dzielnica tego nie miała. Jest to projekt nowy u nas w Krakowie. No i zapraszam do wysłuchania, potem do uwag, pytań do dyskusji. Ktoś Państwa chce zabrać głos? To, co Państwo przed sobą, są to wpisane zasady tego projektu. Państwo, żeby mnie zapoznali, Proszę mówić, my sobie to czytamy, szkoda czasu. Bo to idzie, dwie strony czy jedno? To już jedno brakuje. No to nie wiem, dałem tam dalej. Ty podaj. Tak jak pan radny zaraz stwierdził w Krakowie, byłby to program zupełnie pilotażowy. Póki co, to nie jest też cały, oczywiście, budżet partycypacji na Krakowie, na Krakowie. Póki co z powodzeniem partycypacyjnego działają w Łodzi. W zeszłym roku mieli program pilotażowy, teraz objęte budżetem są wszystkie dzielnice. Te próby prowadzenia budżetu w Sopocie, tylko w tym poziomu Rady Miasta, w Gdańsku, w Rzeszku i jeszcze moim zdaniem program powiedzmy poznański, czyli jak najmniej odpowiadał za datą partycypacyjnych, niemniej jednak był to raz w zasadzie konkursowej wyznaczone 7 milionów złotych za mieszkańców. Jeśli chodzi o ten, o to, co Państwu proponujemy, byłoby to oddanie w ręce mieszkańców części. Znaczy jedno zadanie priorytetowe zostałoby wymyślone i wybrane przez mieszkańców. Więc mówimy tutaj o kwocie powiedzmy 30 tysięcy złotych, to była jakby nasza wstępna propozycja. I jakby byłby cały proces, w którym mieszkańcy w toku kilku spotkań ustaliliby potrzeby na dany rok. A potem w ramach tego procesu każdy mieszkaniec dzielnicy, jest też osoba tutaj pracująca, studiująca, mogłaby złożyć na odpowiednim formularzu projekt zagospodarowania tych pieniędzy, przy czym oczywiście musiałby to również mieć listę poparcia. No i potem te projekty wstępnie przedstawione zostałyby zweryfikowane pod kątem zgodności z prawem i kwestii formalnych, też czy to dotyczy kompetencji dzielnicy itd. itd. No i po tej weryfikacji te projekty, które są zgodne i można je wprowadzić, zostałyby poddane pod głosowanie.
które by trwało 2 dni powiedzmy, ale generalnie to było tak, że mieszkańcy by w pierwszej kolejności coś wymyślili, a w drugiej kolejności zdecydowali by o tym wprowadzenie. Tak, ja mam pytanie, bo ja rozumiem, że chodzi tutaj o mieszkańców, tylko nie bardzo rozumiem, chodzi mi o punkt 3, prawo zgłaszania projektu przysługuje. I dlaczego ono ma przysługiwać pracującym lub studiującym lub uczącym lub instytucjom publicznym? Studenci dzisiaj są, za chwilę ich nie ma. Pracujący przyjeżdżają gdzieś tutaj do biura, za chwilę ich nie ma. Dla mnie to jest takie trochę niezrozumiałe i no, mieszkańcy jak najbardziej. Natomiast osobiście nie bardzo zgadzam się z tymi pracującymi, studiującymi lub instytucjami publicznymi. Jaki oni mają interes? Kierowaliśmy się kryterium zgadzania z dzielnicą pierwszą. Jest to kryterium dosyć szerokie, ale wydaje się najbardziej sprawiedliwe, ponieważ te kategorie osób w bezpośredni sposób są zainteresowane życiem w dzielnicy, bo ponieważ osoby, które tu mieszkają, to pierwsza kategoria, druga kategoria osoby, które tu pracują, spędzają więcej czasu tutaj, więc stwierdzili, dlaczego nie mają prawa wystąpić do jakiejś inicjatywy. Jeżeli ona jest słuszna, jeżeli ona dotyczy stricte naszej dzielnicy, to w takim razie czemu nie? Również trzecia kategoria osoby uczące się, chodzi to o młodzież licealną, która no, również spędza tutaj większość swojego czasu, więc również może wystąpić jakieś zaświadczenie. Wydawało nam się to słusznym kryterium. Oczywiście to jest pod dyskusją jeszcze, czy będzie takie kryterium, czy nie tylko ograniczyć do liczby mieszkańców, ale w związku z powodu wydaje nam się, że to jest szerokie kryterium, ale sprawiedliwe. Konsul robi tak samo, konsul tak, gdzie nam może tego Ale studenci mieszkają dzisiaj tu, jutro w Kucie, potem naruszają, tak samo uczniowie. Ale zadanie, które zostanie w dzisiejszym szkole, potem zostanie na dłużej pierwszej. Nawet jak te osoby potem wyjadą do swojej właściwej. To teraz pytanie, czy to zadanie będzie się pokrywało z punktu widzenia studentów, z punktu widzenia mieszkańców? Czy koniecznie studenci chcą to? Dokładnie. W tym momencie są to też mieszkańcy, które są zainteresowane. Ja panu wtedy zwracałem uwagę, że 10 osób pod tym, co pan chciał, żeby było po tego, to jest za mało. A tu jest pisane, że 5 osób. No to już jest w ramach jednej rodziny. Już nawet nie dwie rodziny, tylko jedna rodzina, wystarczy, że się podpisze, że myśmy przed chwilą przegłosowali, że 25 powinno być, żeby mogli się starać o mandat. Więc tutaj wydaje się taka sama liczba, czyli jak chodzi o możliwość, 25 osób. 25 osób to nie jest jakaś nadzwyczajna liczba, ale to powoduje, że ktoś, kto nie ma zielonego pojęcia o dzielnicy, albo że nie jest w stanie do tego projektu przekonać osób, które tutaj mieszkają, no to odpadnie po prostu. No 25 podpisów to powinno być minimum. Ktoś powinien przyjąć więcej, ale te 25 to powinno być minimum. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, ten 16 rok życia. No, do dzielnicy biernej czynne prawo wyborcze mają, no tak jest to ustawione u nas, 18, osoby, które skończyły 18 rok życia. Obniżanie przy wydawaniu pieniędzy tej granicy publicznej przecież, to nie są nasze tego, bo jak to były załóżmy pańskie pieniądze, to może pan załóżmy ten, ale jakby to były moje pieniądze, ja bym nie chciał, żeby załóżmy o tym decydowały osoby, które mają 16 lat. No. Znaczy, no, ja na to nie jestem w stanie wyrazić zgody. To jest druga rzecz. Trzecia rzecz to jest to, co jest w rozdziale trzecim zgłaszanie projektów. W punkcie drugim jest napisana, że lista osób popierających projekt i tak dalej, tam jest imię, nazwisko, adres zamieszkania i tego, nie ma PESEL-u. Na jakiej podstawie będziemy, obecnie jest tak, że na podstawie numeru PESEL można określić, znaczy do rady dzielnicy może się podpisać zarówno pod jednym radnym, jak i pod drugim. A tutaj w punkcie trzecim, że jedna osoba może podpisać się pod jednym projektem.
To na jakim podstawie będziemy to weryfikować, jak nie ma numeru PESEL? No przecież to jest nonsens, no. Już, dziękuję pan Krasnokiewicz już. Znaczy ja tak myślę, że tak, po pierwsze to dzisiaj chyba nie będziemy podejmować na ten temat żadnych decyzji. To jest jakby projekt państwa, który jest do przeanalizowania i do ewentualnych poprawek. Oczywiście tu pan Krzysztof już mnie trochę ubiegł z pewne rzeczy, choć nie do końca, bo powiem panu, panie Krzysztofie, że w czwartej kadencji powołaliśmy Młodzieżową Radę Dzielnicy Pierwszej, nazywała się Jedynka. I młodzi ludzie też ze szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych przychodzili na sesję, część państwa na pokoju, ale zgłaszali różne propozycje, które później ewentualnieśmy je przyjmowali jako swoje projekty, no bo inaczej się nie dało. Więc to tak nawet powiedział, kopia jakby powtórzenie tego, co było w Młodzieżowej Radzie. No trochę inna, a tu jest obywatelskie. No dobrze, rozumiem. Myślę, że większa liczba osób. Ale teraz proszę mi powiedzieć, ja nie mam nic przeciwko temu inicjatywom obywatelskim, tylko jeżeli przy tak małej liczbie osób, póki co robię, że się dobrze pamiętam, to mieszkania Dzielnicy Pierwszej. Ja mówię, że nie mam nic przeciwko inicjatywom obywatelskim, tylko jeżeli przy tak niskiej liczbie osób podpisujących projekty, nagle do nas trafi pod obrady na sesję, wpłynie na przykład, nie wiem, 300 projektów na tą kwotę, o której tutaj wspomniałeś. No i kto będzie decydował? Tu jest 5 podpisów, tu jest 5 podpisów, a nawet jeżeli będzie po 25 zmienimy, no to też będzie 25 i... No to jest głosowanie, ale zaraz, no dobrze, zanim dojdziemy do głosowania, ale projekty do nas płyną, czyli my musimy to przegłosować. To nie dzielnica. Nie, będą powszechne wybory, tak myśli, znaczy powszechne głosowanie nad projektami. No przepraszam bardzo, no ja jestem zainteresowany, powiedzmy, no z sąsiadami wymyśliliśmy, że coś fajnego można było u nas zrobić na ulicy, nie? Na przykład, nie? No i będę bronił tego, ale na Kazimierzu będziemy coś podobnego albo innego i też będą tego brali. No i jak przekonajmy się nawzajem? No nie, no to jeżeli ma być demokratycznie, to jeżeli to wchodzi, to po pierwsze państwo no nie mogą przygotować uchwały, tylko my musimy. Czyli my musimy to obrobić. I to musi być uchwała, no bo musielibyśmy zmienić ordynację. I statut byśmy musieli zmienić. No, no tylko możemy przyjmować, że umawiamy się, w cudzysłowie, że w naszym budżecie na rok 2014, bo już na 13 się rozdali, przeznaczamy pulę do tak zwanego obywatelskiego projektu. I one muszą wpłynąć do nas i my będziemy dopiero. Oczywiście, że możemy rozmawiać z państwem, który projekt jest najlepszy. Ale ja sobie nie widzę możliwości na 40 tysięcy mieszkańców w naszej dzielnicy, płynie mi na te 30 tysięcy umownie. 500 projektów, no to przepraszam, będziemy tu siedzieć tydzień, zanim wyłonimy dwa projekty. Zgadza się pan? Albo dłużej. Albo jeszcze dłużej, dodając nas przy dyskusjach. To sprawdzi własne działki. No ale właśnie, to jeszcze działki, no to trzeba będzie wszystko poprawiać do tego. No to jest smutna robota również i panią będzie bazie, trzeba będzie do tego wykorzystać, bo będzie musiała podzwonić i wyciągnąć zgody i etc. Ja myślę, że no, trzeba dobrze przemyśleć. Dajmy sobie czas. Inicjatywa jest godna uwagi. Tylko trzeba tu zrobić trochę poprawek. Ja bym się nie upierał, że 16 lat to jest człowiek jest nieadekwatny jeszcze do podejmowania decyzji. Panie Krzysztofie, że mam do czynienia z 16-latkami, bo często bywam w drugim RO. I są, tak, mają głowy mocno osadzone na karku i takie mają porządne pomysły, że nie jeden raz dyrektor mówi, że ja bym tego nie wymyślił. Jako szef Rady Rodziców w tym liceum, no też mówię, ja nie spojrzałbym w ten sposób. Odpowiadają na to. Trzeba podjąć te szanse, jestem za, tylko że mówię, parę rzeczy trzeba tutaj dopracować. Dajmy sobie czas do nie wiem, 3 tygodni,
zwołaj tą komisję doraźną, kto ma jeszcze jakieś uwagi, coś poprawimy i na następną sesję możemy ewentualnie przyjąć jako to, że w ten sposób się pomagamy, bo to wiadomo, że musimy wszystko omówić. Musimy to pisać w budżecie, że ściągamy. Widzę, że te pola, rozumiem, edukacja, mała inwestycja, bezpieczeństwo, rekreacja, działania społeczne. Działania społeczne to znaczy co? Konkursy, festiwale, festyny, coś w tym stylu, tak? Okej, okay, no to ile inne przez działania kulturalne? Bo społeczne to jest tak, że rozciągnięte jak... No wiem, to no wiem, no to coś trzeba było napisać, no to się napisać. Dziękuję, tyle mi jako na razie. Już chcesz to powiedzieć? Tak, bardzo proszę. Tyle, ja się nie doznaję tylko i ty też chcesz? Ja chciałem zaprotestować bardzo stanowczo przeciwko degradacji ludzi młodych, że nie mają nic do powiedzenia. W rodzinie nawet, w budżecie rodzinnym, dwulatek, trzylatek, jak to się urodzi, decyduje o budżecie. I tutaj mają prawo, dziesięciolatka, dziewiętnastolatka, jeśli Państwo mi przeprowadzaliście. Ja przez lata prowadziłem fingowane sesje w szkołach. I projekty, które składały dzieci, po prostu obezwładniały ich przemyśleniem, potrzebą i po prostu wnikliwym obserwacją środowiska. Naprawdę były wspaniałe, było to po prostu fikcja, wszystko głosowaliśmy, były komisje i tak dalej. I komisje dotyczyły i architektury, i bezpieczeństwa, i edukacji, i sportu. Naprawdę ludzie bardzo młodzi mają szerzej otwarte czasami oczy niż my na pewne sprawy i mówili o barierze 16 lat, nie zgadzam się z tym absolutnie. Więc młodzi ludzie mają prawo już się angażować w swoje środowisko, realizować swoje pomysły, a właśnie przez kogo? Poprzez radę, no bo sami nie mają po prostu takiej możliwości. Więc już nic nie powiem, pani tyle. Ja troszeczkę może przybliżę całość tego budżetu partycypacyjnego, a zacznę od wypowiedzi pani Elżbiety Kozłowskiej. Miasto obywatelskie to miasto dialogu, miasto budowania przez mieszkańców angażujących się w jego życie. O najważniejszych problemach mówimy, prowadząc dialog społeczny. Szanowni Państwo, społeczeństwo obywatelskie u nas dopiero, że tak powiem, z powijaków zaczyna wychodzić. Budżet partycypacyjny polega, nazwa bardzo ładna i może dla niektórych skomplikowana, ale polega na tym, że dzielnica przeznacza pewną pulę pieniędzy, powiedzmy, że to 5 tysięcy, 10, 20, zobaczymy ile. Natomiast projekty zgłaszają grupy obywatelskie, czy to są młodzi ludzie, czy starsi ludzie, to już jest obojętne. Wyborem tych projektów i decydowaniem o tym, który projekt zwycięży i ile pieniędzy on potrzebuje, bo to będzie musiał określić ten projekt. To nie też pomyślą, że coś sobie zrobią, a nie wiadomo za ile. To jest projekt, który musi być przygotowany od A do Z, muszą wiedzieć za jakie pieniądze. W związku z tym projekty będzie wybierała grupa obywatelska, nie radni. Nasze zadanie jako radnych jest tylko i wyłącznie przeznaczenie puli pieniędzy. Zabukowanie tych pieniędzy w budżecie na rok 2014. Pozostałą częścią zajmą się obywatele, grupa obywatelska, która chce partycypować w realizacji zadań na terenie gminy. I czy to będą studenci, czy to będą osoby 16-letnie, czy to będą osoby starsze, seniorzy, to nie jest nasz problem. To jest ich problem, tej grupy społecznej, która się angażuje w to, aby decydować o tym, co na terenie dzielnicy jest najważniejsze. Studenci będą brali udział w głosowaniach, w wyborach, będą głosować na nas jako na radnych. W związku z tym ci studenci również mają prawo decydować o tym, co w tej dzielnicy polepszyć. I na tym podlega cały budżet partycypacyjny. Natomiast zapisy tutaj Państwo odpisali, wybór projektu, to jest dopiero projekt i sądzę, że tu jeszcze można wiele pozmieniać, bo zamiast kart do głosowania może to będzie głosowanie internetowe, może za pośrednictwem gazety dzielnicowej, będziemy w gazetce dzielnicowej mieli możliwość przedstawiania tych najciekawszych projektów. I wtedy się okaże, co zrealizujemy. W Łodzi jest specjalny pełnomocnik
Urzędzie Miasta do spraw budżetu partycypacyjnego. Tam się zgłosiło osiedle, które realizowało swój własny projekt. Bodajże w Gdańsku też próbują ten budżet partycypacyjny realizować. Nie wiem, dlaczego mielibyśmy tego nie zrobić w dzielnicy pierwszej, po raz pierwszy w Krakowie. Niech zobaczą inni, jak można pracować. Dziękuję. Proszę pan Baros. Decyzja, czy Rada w ogóle chce coś takiego przeprowadzić, czy jesteśmy za tą ideą. Nie ma w jej wyniku wyniknąć szczegółowe zapisy regulaminu. To może się jeszcze toczyć dyskusja do następnej sesji, na której warto byłoby, jeżeli chcemy wejść w ten przedsięwzięcie, powołać komisję doradczą do przeprowadzenia tego przedsięwzięcia. Więc te zapisy można jeszcze zmieniać. Oczywiście nie w jakimś diametralnym zakresie, ale można dopracowywać. Jeśli mówię się o tym argumentu, po pierwsze, jeżeli chodzi o tę ilość osób, które mamy podpisane pod budżetem, idealny budżet partycypacyjny, ten taki wzór, do którego się powinno dążyć, tam nie ma żadnych osób podpisanych oprócz wnioskodawców, czyli każda osoba może złożyć taki wniosek. I to jest dobre rozwiązanie, bo to każdy, który jest zainteresowany, powinien taki wniosek ułożyć. Jeżeli zada sobie tyle trudu, żeby znaleźć takiego realizatora, przyjść do dzielnicy, spytać się w ogóle, jakie są uprawnienia dzielnic, ile takie przedsięwzięcie może kosztować, to jest to na tyle poważna sprawa, że można je dyskutować. Następnie, jeżeli się takich wniosków złoży 5 tysięcy, to nie jest tak, że Rada będzie nad każdym wnioskiem debatowała na sesji, tylko komisja te wnioski zbada pod względem formalno-prawnym, czyli czy rzeczywiście na przykład realizator się godzi na zrobienie takiego przedsięwzięcia i potem mieszkańcy wybierają ten jeden, ewentualnie jeżeli będą tańsze, to dwa albo trzy wnioski do realizacji. Ale to nie jest tak, że 500 wniosków Rada będzie na swojej sesji mówiła, czy chce, czy nie chce. Jedyny minus, znaczy jedyny szkopuł tkwi w tym, że nie ma takiej procedury budżetowej, że Rada zobowiązuje się do zadania przyszłego, wcześniej nieokreślonego, do budżetu na zadania priorytetowe. Więc cała ta aktualna dyskusja, tak jak Wojtek powiedział, skupia się do tego, że w wyniku niej chciałbym uzyskać odpowiedź radnych, czy zdecydujemy się na takie przedsięwzięcie i czy zagłosujemy potem za zadaniem, które zostanie wybrane przez mieszkańców. No, merytoryka tych zadań może być oczywiście różna, ale jeżeli będą oczywiście niezgodne z przepisami prawa, jeżeli będą oczywiście niezasadne, to nie znajdzie się realizator, który taki wniosek wykona. Bo nie możemy dać pieniędzy z budżetu bezpośrednio mieszkańcom, tylko musi być realizator do naszych wszystkich zadań. Jeśli chodzi o kategorię wiekową, tutaj 100% reakcji pana przewodniczącego i Wojtka. Prowadzę zajęcia dla młodzieży, jest to młodzież gimnazjalna i w tym wieku, czy nawet poniżej 16 roku życia, mają pomysły, które naprawdę są warte realizacji. Tutaj 16 rok życia, czyli to jest trzecia klasa gimnazjum. Myślę, że to jest na tyle odpowiedzialny wiek, że mogą podejmować decyzje. Nie są te decyzje z dużym obciążeniem kwotowym, jest to do 30 tysięcy zadanie, więc myślę, że na tyle możemy postawić na dojrzałość młodych ludzi. Tym bardziej, jeżeli mówimy już o liceach, czy szkole ponad gimnazjalnych. Dlatego zapis 16 rok życia jest według mnie słuszny. To jest akurat do dyskusji. Jeśli chodzi o weryfikację osób po PESEL-u, nie będzie weryfikacji osób po PESEL-u i będzie to oświadczenie woli, ponieważ nie mają możliwości sprawdzenia, kto gdzie mieszka. Tak, no i dlatego nie powinien być paragraf trzeci. Jedna osoba może podpisać się pod jednym projektem, no bo jeżeli by było, że jedna osoba, mieszkaniec może się podpisać pod kilkoma projektami, to twoje rozumowanie jest wtedy logiczne. Ale jeżeli zachowasz ten przepis,
To jest nielogiczne, no bo wtedy trzeba prowadzić weryfikację. A nie możesz przeprowadzić weryfikacji, jak nie masz PESEL-u. Ale ja nie muszę, jeżeli się zgadza imię, nazwisko, adres zameldowane, to komornikowi też się zgadza. To jest radość. Jedna osoba może się wtedy za 5 osób wpisać. To my, ale to są technikalia, no. Do tego ma służbowe oświadczenie woli, nie możemy tego sprawdzić, no ale jeżeli dajemy już możliwość odpowiedzialnej decyzji, no to zakładamy, że potrzebujemy... No, tak nie można zakładać. Każde oświadczenie woli możemy na taki stan zakładać, że... Tak, oczywiście to są szczegóły, ale chcę odpowiedzieć jeszcze raz. No, kiedyś idea została przedstawiona na pierwszy raz w sposób wystarczający i to, co powiedzieli koledzy, że to jest sprawa obywatelska, my możemy jedynie wyłonić pieniądze, jeżeli będziemy mieć takie w kolejnym budżecie na kolejny rok, a wszyscy inni się tym zajmą i te pieniądze zostaną spożytkowane dla obywateli, którzy poprzez swoją lepszą czy gorszą organizację, czy świetną, doprowadzą do tego, że ten projekt będzie realizowany. Chyba już skończymy, bo nie będziemy Pani bym prosił o wypowiedzenie się w formie podniesienia ręki. Kto jest za taką formą? No, nie możemy głosować w oświadczeniach. No, panie tam. Jeśli pani nie możemy nic głosować teraz. Nie głosujemy w formach, nie głosujemy, kto jest za taką w ogóle ideą. Jeżeli w większy sposób będzie za, to następną sesję będzie przygotowany projekt powołania komisji. Jeżeli większy sposób powie, że nie, to nie będzie przygotować takiego projektu. Ale tam w oświadczeniach nie ma jakiegokolwiek głosowania. Ale to jest akceptacja, nie głosowanie. Nie szkodzi, ale poglądowo. Zapraszam bardzo, panie Krzysztofie. Inaczej, Tomku. Ja powiem tak, jestem za. Dobrze, ja nie będę zaraz po skończeniu. Możemy się od pana przewodniczącego po kolei powiedzieć, czy jesteśmy za ideą, czy nie jesteśmy przeciw idei. Koniec, jeżeli pan Krzysztof nam nie pozwoli podnieść ręki, że jesteśmy za. Dlaczego ma nam nie pozwolić? Każdy na wolnej woli może podnosić rękę. Nie każdy podnieść rękę, to jest za i tyle. Państwa. Wydaje mi się, że rozdział trzeci, punkt czwarty, no, daje nam tutaj no, pewien spokój, pewien komfort. To są szczegóły, ale odliczmy szczegóły. To jest strategiczną decyzję, będziemy doradzić. Wiele głosów, które no, taką pewną tutaj wątpliwość posiadły. Wydaje mi się, że ten rozdział trzeci, punkt czwarty, no, jest jasny i bardzo czytelny. Dziękuję. Znaczy nie, bo proszę Państwa, ja chciałbym, żebyśmy, ja myślę, że to jest oczekiwanie decyzji pewnej strategicznej. Natomiast zaczynamy wchodzić w drobiazgi, będziemy do rana siedzieć. W związku z tym, nie wiem jak to technicznie Państwo sobie wyobrażacie, czy na kartce. Tak, ja uważam, że trzeba tej idei dać szansę, a szczegóły będziemy dopracowywać na następnym spotkaniu. Powołamy komisję, zgłosiliśmy się do oświadczenia. Proszę. Nie, no pierwsze się ze związku ja brak zrozumienia swojego błędu w postępowaniu przez przewodnictwo Komisji Architektury i Infrastruktury pana Olgierda Szewska składam mniejsze oświadczenie. Dotyczy ono mojego protestu w związku z niepowiadomieniem członków wyżej wymienionej komisji o spotkaniu w Radzie Miasta, na którym zaprezentowano i omawiano wersję roboczą studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa. Można zrozumieć, że przy dużej ilości uchwalonych spraw, które trafiają do Komisji Architektury, konieczność powiadomienia członków komisji o wyżej wymienionej spotkaniu mogło umknąć uwagę przewodniczącego. Natomiast naganne, niezrozumiałe jest postępowanie pozostawianie w błędzie przez przewodniczącego komisji. Ponadto oburzające jest jego pokrętne tłumaczenie,
że niepowiadomienie o wyżej wymienionym spotkaniu wynikało z braku zainteresowania sprawami rozwoju miasta Krakowa przez członków komisji. W związku z opisaną wyżej zdarzeniem składam swój protest. Na piśmie. Oświadczenie. Z ubolewaniem odebrałem wniosek zgłoszony przez pana Jakubowskiego, radny od 2011 roku, grupa pana Bogusława Kruszkowskiego, który przed końcem sesji w dniu 24 stycznia 2013 roku zaproponował sprawdzenie obecności na posiedzeniu Rady. Doszło do tego wkrótce po opuszczeniu sali przez obraz przez panią Elżbietę Wyszyńską. Uważam, że ta propozycja wymierzona w osobę pani Wyszyńskiej wynikała z niskich pobudek. Nie miała ona na celu sprawdzenia, czy w posiedzeniu uczestniczy wystarczająca ilość radnych kworum, ponieważ na sali przebywało 20 członków rady. Wniosek pana Jakubowskiego został nawet poddany głosowaniu i zyskał akceptację większości rady, czyli grupy pana Krzeszkowskiego. Tylko jedna osoba z tej grupy, pan Rafał Nowak, nie poparła. Pani Elżbieta Wyszyńska pracuje w Radzie Dzielnicy Pierwszej Stare Miasto nieprzerwanie od 1998 roku, czyli już czwartą kadencję. Jest inicjatorką wielu projektów i przedsięwzięć, aktywnie i z pełnym zaangażowaniem prowadzi działalność na forum Rady i w komisjach. Rada Wyszyńska może być przykładem do naśladowania. Panu Bogusławowi Krzeczkowskiemu, przewodniczącemu Rady i Zarządu Dzielnicy, który od 1998 roku korzysta z wiedzy, pracy i osiągnięć pani Elżbiety Wyszyńskiej, zabrakło odwagi, by stanąć w obronie nieobecnej radnej. Przed głosowaniem mógł zabrać głos i wezwać radnych ze swojej grupy do rezygnacji z proceduralnej formy represji. Uważam, że wniosek pana Jakubowskiego i zachowanie większości rady po raz kolejny godzi zasady współpracy, do której zostaliśmy powołani. Pozwolę sobie też odczytać drugie oświadczenie. Proszę o zachowanie ciszy. Protestuję przeciwko rażącemu zaniedbaniu i zaniechaniu przez przewodniczącego Komisji Architektury i Infrastruktury Komunalnej pana Olgierda Sęczka, który nie poinformował Rady Dzielnicy Pierwszej Stare Miasto, a w szczególności członków Komisji Architektury i Infrastruktury Komunalnej o projekcie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa i terminie do 31 stycznia bieżącego roku wnoszenia uwag przez Rady Dzielnicy. W dniu 10 stycznia bieżącego roku przewodniczący Komisji Architektury i Infrastruktury pan Olgierd Sęczek uczestniczył w Urzędzie Miasta Krakowa w spotkaniu dotyczącym zmian studium. Po przebiegu spotkania, a nade wszystko o konieczności ustosunkowania Rady Dzielnicy do dokumentu poddanego konsultacjom, pan Sęczek powinien poinformować niezwłocznie wszystkich radnych, w tym członków Komisji Architektury i Infrastruktury Komunalnej. Nie uczynił tego na posiedzeniu Komisji Architektury w dniu 13 stycznia bieżącego roku, ani na posiedzeniu Rady Dzielnicy 24 stycznia bieżącego roku, a dopiero pytany wspomniał o tym 7 lutego bieżącego roku na posiedzeniu Komisji Architektury i Infrastruktury Komunalnej. Zaniedbanie i zaniechanie ze strony pana Sęczka spowodowało, iż Rada Dzielnicy w przewidzianym terminie, to znaczy do 31 stycznia bieżącego roku, nie zajęła własnego stanowiska w sprawie zmian studiów. Jest to kolejny przykład braku przepływu informacji pomiędzy przewodniczącym Komisji Architektury i radnymi. Mówiłem o tym szerzej w okresie omawiania wniosku o odwołanie pana Sęczka z funkcji przewodniczącego komisji. Po raz kolejny wnoszę o zmianę postępowania pana Olgierda Sęczka. Chciałbym podkreślić, że bez dostępu do informacji nie można rzetelnie wykonywać swoich obowiązków. Dziękuję za uwagę. Teraz ja sobie pozwolę w związku z tym, co się stało na ostatniej sesji złożeniem wniosku formalnego przez radnego Jakubowskiego, pozwolę sobie złożyć wtedy ze względu na to, że sam prosił się o ten niego, na koniec ostatniej sesji domagał się, żeby w dowolnej formie mu odpowiedzieć, no to odpowiem mu w formie pisemnej.
W związku ze złożonym przez radnego Jakubowskiego podczas 28 sesji Rady Dzielnicy, którego celem było sprawdzenie listy obecności w sytuacji, gdy nie istniało żadne zagrożenie dla kworum, jestem zmuszony złożyć to oświadczenie. Uważam mianowicie, że radny Jakubowski nie był w żaden sposób, oczywiście z moralnego punktu widzenia, sprawiony do jego tworzenia. Postąpił w sposób wyraźnie niegodziwy, wredny, ohydny, nie mający nic wspólnego z zasadami współżycia społecznego. Podły wręcz, okrutny, złośliwy, niewspółmierny do zaistniałej sytuacji. Opuszczenie sali przez zaledwie jednego członka rady, w oczywisty sposób bezzasadny, będący czymś w rodzaju zemsty dokonanej z niskich, jeżeli nie wręcz najniższych powodów. Dokonał tego człowiek, który sam niejednokrotnie opuszczał posiedzenia statutowych organów dzielnicy. Przynajmniej część z tych wypadków można łatwo sprawdzić, przeglądając nagrania z sesji Rady Dzielnicy Pierwszej, sporządzonych przez przedstawicieli Fundacji Sędziów, które mają być zamieszczone w internecie. Nie mogę w żaden sposób zaakceptować tego zachowania radnego Jakubowskiego i zgodzić się tym samym na takie obniżenie poziomu debaty publicznej, które niechybnie doprowadzi do upadku i tak już niskiej kultury politycznej w dzielnicy pierwszej Starej Miasta. Przestrogą dla radnych, a szczególnie dla radnego Jakubowskiego, niech będzie cytat z oracji Jana Dmitra Solikowskiego. A zatem tak jak w ludzkim ciele, skoro tylko rak zajmie jako część ciała, w każdej chwili choroba pogłębia się, przeto psuje pozostałe części ciała poprzez nieprzerwane ślizgiwanie. W związku z powyższym składam swój wyraźny protest przeciwko stosowaniu takich praktyk w Radzie Dzielnicy Pierwszej Starej Miasto i apeluję do radnych, przede wszystkim z grupy rządzącej dzielnicą, o przeciwstawienie się w przyszłości tego typu ewentualnym niegodziwym postępom. Dziękuję bardzo. Oświadczam, że nie jestem w niczyjej grupie. Odbieram oświadczenie pana Marcinowskiego za rzucanie kalumnii na moją skromną osobę. Pan Marcinowski swoim oświadczeniem jest świadomy, jak niskimi poprzeczkami kieruje się w swoim zachowaniu i wypełnianiu mandatu radnego dzielnicy. Powyższe, niegodne zachowanie pana Marcinowskiego zmusza mnie o złożenie wniosku o powołanie komisji dyscyplinarnej. Oświadczenie numer 2. Oświadczenie pana Krzysztofa Barona jest niegodnym atakiem na moją skromną osobę. Zachowanie radnego Krzysztofa Barona nie pozostawia mi innego wyjścia, jak złożenie wniosku o powołanie komisji dyscyplinarnej. Wojciech Jakubowski. Dziękuję. Zupełnie z innej beczki. No czy może lekko uszczypliwasz, bo rozumiem, że jestem też w powietrzymającej pracy, ale chciałem Państwu akurat przedstawić projekt, który złożył pan Andrzej Duda, który jest posłem na Sejm z partii PiS, dotyczącej stawki odtworzeniowej jednego metra kwadratowego. Jest to bardzo istotny problem, który dotyka mieszkańców mieszkańców Krakowa wszystkich, dla których czynsz liczony jest od podstawowej stawki, jaką jest stawka ogłaszana co 6 miesięcy przez wojewodę. W zależności jak ta stawka jest wysoka, tą stawkę można zaskarżać albo nie zaskarżać. Z materiałów, które właśnie grupy lokatorskie zebrały i opracowały, a szczególnie przez pana inżyniera architekta pana Zielińskiego, to w skrócie mówię, zostały wywiedzione wnioski, że ogłaszana stawka odtworzeniowa na terenie Krakowa jest stawką zawyżoną i ona powinna się kształtować w granicach 8 zł za metr kwadratowy przy obecnej stawce 11 zł, chyba 0,6 jeżeli, albo 0,9, jeżeli dobrze pamiętam. Ta interpelacja jest do przeczytania na stronie sejmowej pod hasłem poseł Andrzej Duda. Proszę Państwa, jako przewodniczący Komisji Architektury chciałbym uprzejmie Państwa poinformować, że planuję 7 marca wstępny taki termin, nie komisji, ale spotkanie, żeby nie uwikłać się procedury komisji, spotkanie dotyczące studiów. To o czym tutaj mówiliśmy, że projekt studium i wszelkie projekty do studium wracają ponownie do komisji, więc wstępnie informuję, że to oczywiście mailem będziemy informować Państwa 7 marca o godzinie 18:00 też czwartek,
żebyśmy się spotkali. Bardzo bym serdecznie prosił przeszkodnego marsza, żebyśmy wszyscy, no, jeżeli możecie Państwo, jeżeli czas Państwu to pozwoli, żebyście Państwo przyjęli udział w tym spotkaniu, zapraszam nie komisji, tylko spotkaniu. Być może uda się nam zaprosić na to spotkanie odpowiednich urzędników z Biura Planowania Przestrzennego. Ja jeszcze trudno w drugiej sprawie chciałbym powiedzieć, że na kanwie różnych Państwa wypowiedzi w dzisiejszym dniu, w dzisiejszej sesji, no, przewija się cały czas temat, który jest ważny, temat studiów. Ja chciałbym tylko przypomnieć, proszę Państwa, bo wydaje mi się, że niektórzy z Państwa radni nie pamiętają, co było miesiąc temu na sesji, że Rada Dzielnicy Pierwszej Klasy Stare Miasto przyjęła w formie uchwały projekt zmian do studiów w kwestii lokalnych, jeśli chodzi o otoczenie Placu Biskupiego. Proszę Państwa, Państwo z tej sesji wprost czy zamoalowani mówili, że wtedy nie było żadnego projektu, że w terminie do 31, przypominam, że pisma Biura Urzędu Miasta Krakowa, Biura Planowania Przestrzennego, że ten termin jest terminem rozporządzenia 31 stycznia. Państwo mówi, że w terminie tym, Państwo podnosili do rangi terminu zawitego, że dzielnica nasza nie złożyła żadnej uchwały, że Państwa złożyła. Państwo w tym brali duży udział, że Państwo dyskutowali, Państwo prosili o głos. I wtedy, kiedy Pani Radna Władzycka, że ich referowała jako Radna Skarbowska ten projekt, to jest dyskutowa z grupą swoich ekspertów, architektów, urbanistów i zapraszała biologów. Ten projekt to są przyjęty tutaj. Można zasięgnąć informacji, zobaczyć w naszym biurze i przeczytać, kto i jak głosował i jak zabierał głos. Dziękuję. To chodzi o to, ja myślę, że jest informacji taki, że Rada Dzielnicy Pierwszej Klasy Stare Miasto w tym terminie zarządu nie przekazała do Biura Planowania Przestrzennego żadnego projektu. Ja muszę raz docenić, bo ja zadałem na sesji pytanie. Na tej sesji poprzedniej uzyskałem zadałem sesji. Zadałem pytanie formalne. Czy projekt dotyczy szerszego problemu, czy tylko uchwały dotyczącej klasy? I dostałem odpowiedź zawężającą. Ja nie pamiętam już teraz odpowiedź, ale dostałem odpowiedź zawężającą, że projekt dotyczy wyłącznie klasu biskupiego. W związku z czym ja nie mogłem wyciągnąć z tego wniosku, że ze studium dotyczy czegoś więcej. Wręcz przeciwnie. I Pan dobrze o tym wie, Panie Zemczyk. Panie Radny, Pan czy Pan o tym nie wie? Pan czy nie jest ale Panie Przewodniczący Komisji Architektury, nie, są oświadczenia i komunikaty. Proszę Państwa, z istotnych rzeczy, ale się... Dobre wieczór. Proszę Państwa, bardzo proszę o przedstawienie ostatnich informacji na temat śmierci. Tak, to mamy obietnicę, że chce śmieci liczyć od powierzchni. A mam duże mieszkanie, to musimy za bosu nawet. Chciałem przedstawić tak, powiedzieć taką historię. Otóż przedstawiono na Komisji Infrastruktury parę miesięcy temu, jak przyszło dwóch panów, naukowców i przedstawiało wszystkie możliwe warianty liczenia. I tam przedstawiali warianty i za i przeciw, tak neutralnie, dlaczego nie wiedzieć. I wtedy potem przedsiębiorca powiedziała, że ta uchwała o śmieciach, jeżeli byłoby, to nie przejdzie, że to nas nie interesuje. No i co robi MPO? Nie wiadomo jaki zagryb, różne wersje chodzą, czy są zagryby, czy nie. Przedstawia nam wersję uchwały właśnie na temat od metra kwadratowego. Pomijając to, że do społeczeństwa w zasadzie idzie od metra kwadratowego, ale i tak 80% ludzi płaciłoby czy wspólnot od kontenera, ale to pomijam, prawda? W każdym razie głównie to od metra. W poniedziałek było spotkanie z posłem, który był współtwórcą tej uchwały. Ustawy. Ustawy.
Był pan profesor, czy docent, nie wiem, Grabowski, Politechnik Krakowski, który się tam wypowiadał w dzienniku. I byli panowie, którzy przedstawiali nam te cztery różne warianty. I w każdym razie prosić, byśmy państwo spokojni. W ogóle nie było dyskusji, nie chcieliśmy w ogóle dyskutować na temat powierzchni. Także to zostanie w ogóle. I uważamy, że NPO, które miało w zasadzie, powiedzmy, dwa lata, może w prostorze, niech będzie, nawet rok, czas na przygotowanie tego, przedstawia nam w ostatnim momencie uchwałę, która na przykład czytana w zasadzie, w zasadzie z którym powiadomo i prezydent wiedział, i dyrektor NPO wiedział, że to nie przejdzie. To przedstawiam, także nie wiem, czy będzie wersja, że w ogóle ją przedstawiać, czy to poprawić. W zasadzie, bo nie ma co poprawiać, bo trzeba było to w ogóle odwrócić wszystko do góry nogami. I oprócz tego oczywiście stawki, no też jest taka, znaczy głosy są, że ponieważ NPO w tej chwili w zasadzie wychodzi na zero, czyli no dlaczego te śmieci, jak ja tu liczyłem na przykład w naszym przypadku tej kamienicy, czyli wypośrednio czy też, no może nie bezpośrednio, ale trochę państwa, to 100% byłoby. I w najlepszym wypadku, 100%. I dlaczego miało być takie, a na powierzchni agropolicznej na przykład, to tak na moim przykładzie innych, to 300%, 400%. W każdym razie to, to powierzchnia odpada. I teraz nie wiadomo właśnie tylko jaka wersja będzie, czy Rada odrzuci w ogóle, czy do poprawki. No bo tak jak powiedziałem, poprawiać to nie wiadomo jak. I wersja była też pytanie, ile ma, no proszę, nie potrafi nikt powiedzieć, ile teoretycznie powinno, bo w zasadzie powinno coś po drodze ze względu na tą obsługę całą, która się zwiększa. To no, może w każdym razie jest argument, że i składowanie też, składowanie drożeje, więc, ale to nie może być 100% na nic. Jest wersja też taka, że w ogóle zostawić na razie na takim poziomie, jaki jest i zobaczyć, nie wiem, za ileś tam po lipcu oczywiście, no bo teraz nie wiem, zobaczyć, jak to będzie funkcjonowało. W każdym razie chcę tylko też spokojnie, żeby na może jeszcze wersja. Może moja wypowiedź da panu pewną możliwość manewru w Radzie, żeby odrzucić w ogóle tę uchwałę. Po pierwsze, trochę znam się na tym, bo siedzę w tym temacie. Śmieci za chwilę będą stawiać się własnością gminy. Gmina będzie musiała za chwilę jeszcze kupować śmieci, bo budujemy spalarnię na 380 tysięcy ton. 260 jest oficjalnie podawany, 380 ma moc przerobową, całą może przerobić. A nawet tych 260 tysięcy nie ma cała gmina Krakowa, nie ma śmieci. Więc będziemy kupować śmieci do spalarni. Kupować będziemy do spalarni. Nie kupować, będą kupować. Będą płacić. No nie do końca, co? Bo rozmawiałem z burmistrzem Zakopanego Nowego Targu na ten temat. Powiedział, że bardzo chętnie będą chodzić do spalania, jak wybudujemy specjalny tor kolejowy, miasto Kraków i jeszcze im zapłacimy za te śmieci. Bo oni ze sobą jakoś poradzą, bo na to napływacy w ogóle. Myślę, że tak. Po pierwsze, ja bym proponował tak. Utrzymanie obecnych stawek, a jak są na tej pozycji, do czasu wybudowania spalarni. I jak zacznie produkować spalarnia, ten czas możemy rozważyć, bo będą w ten czas znane koszty. Czy widzicie, że koszty składowania, mówi pan, że wzrasta? No wzrasta dlatego, że za 4 lata baryt zostanie zamknięta, jeżeli nie będzie. Powstała sortownia, powstała nam usługa. 30% sortownia krakowska przerabia, czyli odzyskują surowiec dużo. Więc nie ma podrożenia kosztów, bo się zwraca w surowcu, w którym się zwracają. Są przebitki do dość spore. Proszę mi wierzyć. Proszę, żeby pan przedstawił, żeby EPO panu przedstawiła analizę, ile pozyskują z posegregowanych odpadów. Ile odzyskują pieniędzy. Nie będzie chciał pan prezes kupić panu tego powiedzieć. Będzie migał się tylko, bo jest to 300 do 300 i do
Zysk, proszę, daty doszły na zero. Ja mam takie zapytanie. Trzeba to za NPO zmienić. Ja mam takie zapytanie. Chciałbym jeszcze jedną powiedzieć, że to jest istotne, że jeżeli w budynku jest jakakolwiek firma, to wtedy czy obwody, czy będzie, to będzie liczone od kontenera. Zgadza się. Ale ja mam pytanie innej natury. Mianowicie, dlaczego NPO ma być monopolistą na odbiór śmieci w Krakowie? Dlaczego? No więc właśnie w każdej innej dziedzinie jest organizowany przetarg. Gdybyśmy może zrobili przetarg, to by wygrała firma z Katowic. Ja pani powiem, dlaczego NPO też i to zrozumiała, może dla wszystkich, dlatego że miasto zainwestowało straszne pieniądze wcześniej przez lata, bo to był miejski przedsiębiorstwo, także pieniądze dla Musownie Winne, oczywiście to były też z Unii, ale nasze też były zainwestowane. I chciałem pani powiedzieć, że w wielu krajach na zachodzie, mimo że w Polsce się tak właśnie mówi, jednak firmy miejskie, z tego co ja ostatnio czytałem, miejskie właśnie odbierają śmieci. I nie przekazali to. Obawa jest taka, że... Nie wszędzie w Norwegii na przykład są firmy, które wygrywają przetarg na lat 5 i przez 5 lat one same się muszą utrzymać z tego, co odbiorą. Natomiast... Na pewno mamy MPO jest taki, żeby objąć jak największy. MPO chce zrobić jeden rejon. U nas są zgłosy, żeby to były co najmniej 4 rejony w Krasnodarze. Mam jeszcze jedno pytanie. Dlaczego nie korzystamy z wzorców już sprawdzonych na zachodzie, tylko wymyślamy nowe? Odkrywamy świat na nowo. Ale Ania, wzorcy operatory, czy tak muszą być? Wzorców sprawdzonych na zachodzie, tylko wymyślamy nowe. To jest do wyboru, do koloru, można powiedzieć. Oni będą właśnie sprzedawcy. Tak podobno jest w ogóle trochę... Zasłowowany, dlatego że gorzej myśli. No nie chodzi o to. Niektórzy mają za to przerost dzięki temu myślenia. Dziękuję. Dziękuję, proszę Państwa. Jeżeli ma oświadczenie do komunikatu, zamykam 29. sesję Rady Dziedzictwa. Zakaże, zabierze.